Caitlin z przerażeniem patrzy w ekran laptopa. Ciało odmawia jej posłuszeństwa i nie może poruszyć się ani o centymetr. Czuje obrzydzenie i paraliżujący strach. Czy to nie mógł być romans? Jak bardzo teraz chciała, żeby on ją zwyczajnie zdradzał. Cały jej świat zawalił się właśnie jak domek z kart i dotarło do niej, że jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Psychologowie twierdzą, że nasze wyszukiwarki znają nas lepiej niż bliscy. Przed nimi się nie wstydzimy, nie mamy tajemnic. Jak bardzo definiuje nas zawartość naszego komputera. Pokaż mi swoją przeglądarkę, a powiem ci, kim jesteś. Nazywam się Adriana Gołębiowska, a to jest kryminalny podcast Artykuł 148. Gilberto Valle poznał Caitlin w 2009 roku za pośrednictwem portalu randkowego okcupid.com. Miał wtedy 25 lat i mieszkał razem ze swoim ojcem w Queens. Caitlin Mangan była nowa w mieście i właśnie rozpoczynała pracę w szkole podstawowej we wschodnim Harlemie. On od 2005 roku pracował jako nowojorski gliniarz. Oboje bardzo szybko się w sobie zakochali i zamieszkali razem w kawalerce na 88 ulicy. To był fajny czas. Dużo się wtedy śmiali, a Gilberto zabiegał o Caitlin. Otwierał jej drzwi, podsuwał krzesło. Był niezwykle szarmancki. Ta bańka szczęścia pękła, kiedy mężczyzna dowiedział się, że zostanie ojcem. Nie mogę tego zrobić, wymamrotał do swojej partnerki. Żeby nieco uratować sytuację, obdzwonił potem swoją rodzinę, zapewniając, że postąpi słusznie. Ale w ojcostwo nigdy się nie zaangażował. Zawsze tłumaczył się zmęczeniem i brakiem czasu. Kiedy na świat przyszła ich córka Josephine, przeprowadzili się do dwupokojowego mieszkania i 19 czerwca 2012 roku, po 9 miesiącach od jej narodzin, pobrali. Ślub był miły, ale małżeństwa nigdy nie było. Tak opowiadała potem o związku Caitlin. W łóżku zupełnie im się nie układało. Gilberto wracał do domu ze służby po północy i szedł prosto do komputera. Tak odpoczywał. Czasem do 2:00, czasem do 5:00 rano. Robił wszystko, żeby nie widywać swojej żony. W domu się mijali, poza nim też nie spędzali ze sobą czasu. Wiedziała, że mężczyzna przeglądał strony dotyczące futbolu i forum dla policjantów. Ale latem 2012 roku, tuż po ich ślubie, zauważyła, że wymazuje historię wyszukiwań przeglądarki. Aż pewnego dnia, gdy nie zdążył się wylogować, usiadła przy komputerze i zobaczyła 2 małe pliki. Zdjęcia nie chciały się załadować. Jedyne co odkryła to adres strony, z której pochodziły. Weszła na nią. I okazało się, że była to strona z porno. Nie przyznała się do tego, co znalazła w jego komputerze. Próbowała jeszcze z mężem rozmawiać o tym, jak mogą poprawić swoje relacje, również te intymne. On jednak wydawał się nieco zmieszany, niechętny do podjęcia jakiejkolwiek próby naprawienia ich związku. A ona nie mogła przestać myśleć o tym, co jej mąż robi nocami, czego szuka na tej stronie. Wydawało się jej, że może nie jest wystarczająco ładna, może nie jest najlepszym materiałem na żonę. Te myśli całymi dniami kłębiły się w jej głowie. Stawała się coraz bardziej podejrzliwa wobec męża. Chciała mu się znów podobać. Postanowiła więc, że zacznie biegać. To na pewno poprawi jej figurę. Początkowo dziwne wydawało jej się, że mąż zachęca ją do biegania w nocy. Zadawał pytania dotyczące trasy, którą biega, pytał, czy ulice są ciemne, czy dobrze oświetlone. czy biega sama, czy może z jakąś koleżanką. W jej głowie wszystko zaczęło układać się w całość. On kogoś ma i dlatego chce się jej pozbyć wieczorami. Musiała się dowiedzieć, kim jest ta kobieta, co takiego ma w sobie, że jej mąż spędza przed komputerem całe godziny. 9 września 2012 roku zainstalowała w komputerze swojego męża oprogramowanie szpiegujące, które co 5 minut robiło zrzut ekranu. Następnego dnia rano, kiedy tylko Gilberto wyszedł na służbę, w końcu mogła poznać prawdę. To, co zobaczyła, na zawsze zmieniło jej życie. Program robił zdjęcia, na których widziała foldery z setkami zdjęć kobiet. Co przerażające, niektóre z nich były ich znajomymi. Czaty, maile, brutalne grafiki i strony internetowe, o których istnieniu nikt o normalnych preferencjach seksualnych nie miał prawa wiedzieć. Portale, które odwiedzał jej mąż, pochodziły z najciemniejszych zakamarków internetu. To, co nocami robił, było znacznie gorsze od tego, co ona sobie wyobrażała. Najbardziej przeraziło ją to, że kobiety z tych stron nie były tylko nagie. One były całe we krwi, powiązane jak zwierzęta i nie miała pewności, czy wciąż są żywe. W treści czatów dostrzegła nagle swoje imię. I znowu. I jeszcze raz. Zaczęła czytać wiadomości, które jej mąż wymieniał z innymi użytkownikami tych chorych stron. Poczuła, jak włosy na całym ciele podnoszą się, a po plecach spływa stróżka potu. Na kolejnych zrzutach ekranu zobaczyła swoje zdjęcia i urywek rozmowy. On planował związać ją za stopy i poderżnąć jej gardło, a po wszystkim ją zjeść. Caitlin natychmiast rezerwuje bilety dla siebie i córki na lot do Nevady, gdzie mieszkają jej rodzice. Chce jak najszybciej stąd uciec. Czy właśnie przeczytała plan własnego morderstwa? Pakuje najpotrzebniejsze rzeczy i ucieka do sąsiadki mieszkającej po drugiej stronie ulicy. Tam razem z córką bezpiecznie czeka do rana, a potem leci do swoich rodziców. Kiedy ląduje w Reno i wie, że jest już wystarczająco daleko od tego psychopaty, postanawia powiadomić o wszystkim tamtejsze biuro FBI. Boi się, jak agenci zareagują na te rewelacje. W końcu jej mąż też jest policjantem. Ci jednak po obejrzeniu czatów, maili i zdjęć uzyskanych dzięki programowi szpiegowskiemu proszą kobietę o podpisanie oświadczenia. Proszą też o przekazanie kluczy do mieszkania w Nowym Jorku, a także o pozwolenie na skopiowanie zawartości laptopa, który pozostał w ich mieszkaniu i z którego korzysta Gilberto Valle. Muszą działać natychmiast. Policjant, który przecież wciąż pełni służbę, najprawdopodobniej planuje porwanie i morderstwo kilku kobiet. Agenci biura FBI bezzwłocznie nawiązują współpracę z jednostką specjalną w Nowym Jorku. Muszą go dorwać, nim on dorwie je. Najczęściej odwiedzaną stroną przez Gilberto był DFN, czyli Dark Fetish Net. Na platformie stworzonej przez Rosjanina nazwiskiem Merenkov można przeczytać: witamy w sieci społecznościowej, w której nie poczujesz się jak wyrzutek ze względu na swój mroczny fetysz. Dlaczego? Ponieważ to miejsce tworzą ludzie tacy jak ty. Dla ludzi takich jak ty. Pamiętaj, to miejsce jest tylko dla fantazji, więc graj bezpiecznie. Ale agenci mają coraz większe obawy, że to, o czym pisze Valle, wychodzi poza sferę marzeń, a bardziej przypomina planowanie przestępstwa. Po zapoznaniu się z materiałem dowodowym i odkryciu tożsamości potencjalnych ofiar są niemal pewni, że nowojorski policjant wraz z innymi użytkownikami strony dla fetyszystów chce popełnić zbrodnię i jest mózgiem spisku. Muszą ostrzec i zapewnić bezpieczeństwo kobietom, na które poluje Gilberto, jeszcze nim go aresztują. Sprawę przydzielono agentowi specjalnemu Antonemu Foto. 24 października, tuż po godzinie 14, grupa agentów FBI wpada do mieszkania mężczyzny używając podstępu. Boją się, że policjant może próbować do nich strzelać, dlatego też dzwonią na jego numer domowy, mówiąc, że ktoś uderzył w jego zaparkowany pod domem samochód. Ten, niewiele myśląc, wybiega z mieszkania na korytarz, na którym czekają już na niego agenci. Antony Foto kładzie mu rękę na ramieniu, mówiąc: wszystko będzie dobrze. Nie sądzę, odpowiada Valli. Historia Gilberto jest wymarzonym tematem dla tabloidów. Szybko jego imię i nazwisko zastępują przydomkiem gliniarz kanibal. Podczas 5 miesięcy, które spędza w areszcie pod zarzutem spisku w celu porwania, torturowania, gwałcenia i ostatecznie kanibalizmu, brukowcy prześcigają się w wymyślaniu krwawych tytułów. Opisują makabryczne szczegóły rzekomego porwania i jedzenia ofiar, poświęcając w tych historiach najwięcej miejsca jednej z nich – jego żonie. Za przeglądanie maili i zdjęć zabezpieczonych podczas aresztowania mężczyzny odpowiada agent Cory Walsh. Teraz mają dostęp do wszystkich danych, nie tylko do tego, co udało się namierzyć przez program zainstalowany po kryjomu przez Caitlin. Szybko okazuje się, że Gilberto używał do wyszukiwania potencjalnych ofiar zasobów bazy danych dostępnych mu jako funkcjonariuszowi policji. To daje kolejny zarzut i kolejne nagłówki. Policjant kanibal szukający swoich ofiar w pracy. Ktoś, kto miał stać na czele prawa i gwarantować bezpieczeństwo mieszkańcom, używa danych mu narzędzi w zupełnie innym celu. Ludzie byli wściekli. To, co agenci odkrywają na komputerze mężczyzny, dowodzi, że zaczął odwiedzać DFN dopiero pod koniec 2011 lub na początku 2012 roku. Śledczy odzyskują też dziesiątki wykasowanych zdjęć i rozmów. Wszystkie te dowody potwierdzają słowa kobiety, ale niepokojące są również frazy wpisywane z komputera Gilberto w wyszukiwarkę Google. Między innymi jak uprowadzić dziewczynę, jak kogoś związać, jak pobić kogoś do nieprzytomności, jak zrobić chloroform. Agenci odkrywają, że mężczyzna prowadził rozmowy z około 24 osobami, ale te z 3 z nich były najbardziej obsceniczne, trwały najdłużej i nosiły znamiona spisku w celu porwania, torturowania, mordowania oraz zjedzenia ofiary. Agent Walsh dzieli korespondencję na 2 grupy. Pierwszą stanowią te, w których oskarżony pisze wprost, że choć bardzo chciałby spróbować ludzkiego mięsa, to są to tylko jego fantazje. Do drugiej grupy Walsh zalicza pozostałe konwersacje, w których Gilberto przekonuje, że jest gotowy do wcielenia w czyn swoich fetyszy. I te nazwano prawdziwymi wiadomościami. Jego nickname to Girl Meat Hunter, co można przetłumaczyć jako łowca kobiecego mięsa. Sporą część strony DFN, która zrzeszała około 50 000 fetyszystów, stanowi czat, w którym użytkownicy wrzucają zdjęcia ofiar i opisują swoje najskrytsze fantazje i marzenia dotyczące tego, co chcieliby z nią zrobić. Opowieści Gilberto pełne krwi i perwersji zdobyły na tym forum szerokie uznanie. Równocześnie wymieniał bezpośrednie e-maile z kilkoma osobami z tej grupy. Na tle pozostałych wiadomości zdecydowanie odznaczały się 3 konwersacje. Pierwsza z nich to rozmowa z 22-letnim mechanikiem samochodowym z południa New Jersey o imieniu Michael Van Hise, druga z brytyjskim pielęgniarzem, który podpisywał się jako Moody Blues, a którego FBI zidentyfikowało później jako Dale'a Bollingera. I trzecia z użytkownikiem Ali Khan, który najprawdopodobniej logował się z Pakistanu. Rozmowy z tymi mężczyznami przybierały inną postać. Nie dotyczyły tylko fantazji seksualnych i ścigania się w pomysłach na to, kto okrutniej potraktuje ofiarę. Ton wypowiedzi znacznie się różnił od pozostałych. Valli korzystał z policyjnej bazy danych, aby znaleźć informacje o kobietach, o których mailował z innymi fetyszystami, którzy, tak jak on, twierdzili, że są kanibalami. W bazie tej bez problemu miał dostęp do takich szczegółów jak wiek, wzrost, kolor oczu, stan cywilny, data urodzenia, rejestr karny i adres zamieszkania. Takie rewelacje w rękach potencjalnego zabójcy przyprawiają o ciarki. W styczniu 2012 roku oskarżony przesłał do Van Hise'a maila ze zdjęciami Alicji Friska, przyjaciółki swojej żony, i zaproponował swojemu internetowemu koledze, że może ją dla niego porwać za $5000. Van Hise próbował negocjować cenę i zaproponował kwotę niższą o 1000. Gilberto był wściekły i napisał, że to on ryzykuje swoją głowę, jeśli wpadnie. Potrzebował pieniędzy i cena nie podlegała żadnej negocjacji. Mógł mu jednak obiecać, że jej nie tknie. Skoro zapłaci pełną kwotę, to nie dostanie wybrakowanego towaru. Ale postawił jeden warunek. Mechanik musi sprawić, że kobieta zniknie i nie pozostanie po niej ani śladu, ani kropli, ani nawet kostki. Mniej więcej w tym samym czasie Wali korespondował z wymienionym już wcześniej Pakistańczykiem. Przesłał do Khana zdjęcie swojej żony w bikini i napisał: „Będziemy z nią na zmianę”. Ta wizja bardzo spodobała się mężczyźnie po drugiej stronie ekranu. Snuli więc plany o wyjeździe małżeństwa do Indii. Tam obaj mężczyźni mieli się spotkać, zabić żonę Gilberto, a potem odpowiednio przygotować i zjeść ją na obiad. Rozmawiali też o innej kobiecie, o Andrii Noble, jego przyjaciółce jeszcze z czasów koledżu. „To osobista sprawa. Ona musi cierpieć”, napisał. Wyznał też, że znalazł już przepis na zrobienie chloroformu i zaczął konstruować w piwnicy specjalną dźwignię, aby powiesić Andrię za stopy. Ale to z Moody Bluesem Gilberto Valle rozmawiał najwięcej. Przechwalał się, że ma domek w górach oddalony niemal o milę od innych domostw, a w nim olbrzymi piekarnik, w którym zmieści się kobieta, pod warunkiem, że ma zgięte nogi. Gilberto przesyłał Moody'emu mnóstwo zdjęć, aby wspólnie znaleźli tę idealną. Wysyłał fotografie zarówno swoich znajomych, jak i portrety znalezionych przypadkiem w mediach społecznościowych dziewczyn. Zdecydowali się na Kimberly Sauer, kolejną koleżankę z czasów studiów Vaille'a. W wizjach Gilberto jej ciało krótko po śmierci miało jeszcze zostać zmasakrowane, a potem ugotowane lub, jeśli się uda, usmażone narożnie. Valle wysłał też Moody'emu dokument o tytule „Plan porwania i ugotowania Kimberly”. Znajdował się w nim spis potrzebnych materiałów i wskazówki, jak przeprowadzić całą akcję. I chociaż Gilberto znał prawdziwe dane potencjalnych ofiar, nigdy jednak nie podał ich swoim kolegom z czatów. Fakt, wysyłał ich realne zdjęcia, jednak często zmieniał imiona, miejsca zamieszkania i inne szczegóły. Kłamał również na swój temat. Pisał, że pochodzi z Pensylwanii, jest starszy niż było to w rzeczywistości i nigdy nie przyznał się, że jest policjantem. Podczas przesłuchania w areszcie Valle zeznaje, że nie było mowy o żadnym spisku. On po prostu angażował się w odgrywanie ról, bez zamiaru dokonania makabrycznych czynów, o jakich pisał. Jednak prokuratorzy twierdzą, że niektóre z jego rozmów wyszły poza sferę fantazji i stały się faktycznym planowaniem zbrodni. Za obronę Gilberto w trakcie procesu odpowiada adwokat z urzędu Julia Gatto, która w swojej karierze broniła już kilku wytrawnych przestępców i jest znana ze swojego ciętego języka i uporu. Ale nawet taka twarda sztuka, gdy przeczytała treść rozmów swojego klienta, po raz pierwszy w swojej karierze zawahała się, gdy funkcjonariusz spytał, czy chce, aby aresztowany miał ściągnięte kajdanki podczas spotkania z nią. Wie, że nie będzie to łatwy proces, a gdy tylko ława przysięgłych pozna zawartość rozmów Gilberto, to on dostanie dożywocie. 31 grudnia 2012 roku psychiatra sądowy Park Dietz udał się na Manhattan, aby przeprowadzić badanie oskarżonego policjanta, Gilberto Valle. Adwokaci zabiegali o to spotkanie, które miało na celu odpowiedź na dręczące chyba wszystkich pytanie, gdzie kończy się internetowe fantazjowanie, a gdzie zaczyna realne planowanie zbrodni. I na ile prawdziwa jest osobowość, którą Gilberto odsłonił w intymnych, potajemnych rozmowach? Który Gilberto jest tym prawdziwym, a gdzie gra? Czy udaje mrocznego zabójcę kanibala? Czy może udaje sprawiedliwego policjanta strzegącego prawa na nowojorskich ulicach? Ale dr Dietz nie ma jednak jednoznacznego stanowiska dla obrony mężczyzny. Jeszcze przed przystąpieniem do służby oskarżony przeszedł standardowy test, który miał na celu wychwycenie zaburzeń psychicznych. On takowych nie wykazał. Jednak kiedy doktorowi przedstawiono maile i treść czatów, w których uczestniczył Valli, ten mówi, że nie wie, co o tym myśleć. A co więcej, uważa, że te najmocniejsze fragmenty, które mu podano do analizy, są bardzo alarmujące. Następnie przez kolejne 3 dni dr Dietz odbywa rozmowy z Gilberto. Trwają one w sumie około 18 godzin. Policjant po raz pierwszy w życiu mówi otwarcie o swoim życiu seksualnym. Opowiada o tym, że wychował się w katolickiej rodzinie i do takiej szkoły też uczęszczał. O ile o seksie w domu się nie rozmawiało, to nie wstydził się tego, że się masturbował. Nikt go też przed tym nie powstrzymywał. W kontaktach z kobietami był jednak bardzo nieśmiały, jak potem wspomniał doktor, nieśmiały w sposób, którego nie widziałem od lat 50. Przełomem w życiu Gilberto miał być dzień, w którym licealista zobaczył film Maska. Tak, dokładnie ten z Jimem Carreyem. Oszalał, gdy zobaczył kadr, w którym Cameron Diaz została uprowadzona i związana. Od tego momentu szukał stron i literatury poświęconej niewoli, a na studiach psychologicznych, bo właśnie takie skończył Valli, był już stałym bywalcem stron fetyszowych. W tym strony Muki's Kitchen, która specjalizowała się w wyreżyserowanej pornografii kanibalistycznej. W filmach tych występowały powiązane kobiety z wetkniętymi w usta jabłkami. Śmieszne i przerażające zarazem. On marzył o tym, aby porywać, torturować, gwałcić, a potem zjadać nie tylko jabłko, którym zakneblowana była aktorka. Ale w realu Valli traktował kobiety z należytym szacunkiem, a nawet rezerwą, która miała wynikać z jego nieśmiałości. Był prawiczkiem do 25 roku, czyli do momentu, aż poznał Caitlin Mangan, swoją późniejszą żonę. Tłumowi ludzi, fotografom, dziennikarzom, nikomu, absolutnie nikomu nie przeszkadzał przeraźliwy chłód towarzyszący dniu otwarcia procesu Stany Zjednoczone przeciwko Gilberto Valli, 25 lutego 2013 roku. Wszyscy chcą zobaczyć kanibala glinę. Valli, nowojorski policjant z 6-letnim stażem, jest oskarżony o dostęp do ograniczonej bazy danych organów ścigania i spisek mający na celu porwanie. Ale ze względu na fakt, że nikt nie został porwany, a nawet nigdy nie podjęto rzeczonej próby porwania, oczywistym jest, że będzie to sprawa bez precedensu, a sądzone będą nie czyny, a myśli oskarżonego. Prokuratura musi udowodnić ponad wszelką wątpliwość, że Valli nie tylko fantazjował, ale rzeczywiście planował działania, o których pisał. Jedne gazety spekulują, że będzie to najbardziej groteskowy, a inne, że najbardziej makabryczny proces, jaki odbył się na sali sądowej na Manhattanie. Sala sądowa numer 110, godzina 12:50. Wszystkie ze 150 miejsc na sali rozpraw są zajęte. Do sali wchodzi sędzia przewodniczący Paul Gardephe i nakazuje urzędnikom wprowadzenie ławy przysięgłych, składającej się z 6 kobiet i 6 mężczyzn. Po wstępnym oświadczeniu prokuratora federalnego Randala Jacksona i adwokat oskarżonego Julii Gatto zostaje wezwany główny świadek Caitlin Mangan Valli. Miałam być związana za stopy. Chcieli poderżnąć mi gardło i dobrze się bawić, obserwując krew wypływającą z mojego ciała. Szlocha. Caitlin nie potrafi powstrzymać płaczu podczas zeznań. Zapytana przez prawników męża, dlaczego odmówiła spotkania przed procesem, warknęła. Bronisz człowieka, który chciał mnie zabić. Nie chcę z tobą rozmawiać. Żona nie widziała oskarżonego od 5 miesięcy. Nie kontaktowali się ze sobą w żaden sposób od momentu jego aresztowania. Zeznaje przez 2 godziny. Zanosi się płaczem i opowiada o tym, co czuła, kiedy po raz pierwszy odkryła przerażające sekrety męża. Obrzydliwe strony internetowe, na których siedział godzinami zamiast spędzać ten czas z nią i z ich małą córką. Opowiada o planach, jakie miał wobec niej oraz innych kobiet. Chciał wsadzić ją do walizki, związać, jak świni podcinać gardło i dla zabawy patrzeć, jak krew z niej się wylewa. A gdyby płakała i błagała o życie, miał nie okazywać jej litości, a jedynie zakneblować ją. Wspomina też o wizji spalenia żywcem ich wspólnej znajomej. Marzył o porwaniu młodej nauczycielki, która była jej koleżanką. Ją również chciał wsadzić do walizki i dostarczyć jednemu ze swoich kolegów, aby ten mógł ją zgwałcić i zamordować. Nagle kobieta przypomina sobie, że gdy sprzątała szafę w ich wspólnym mieszkaniu, wyrzuciła bardzo dużą walizkę, którą tam znalazła. Wtedy jej mąż wybuchł gniewem. Teraz już wie, skąd te silne emocje. On miał plany związane z tą walizką. Pytana o to, jak wyglądały początki ich związku, kwituje, że gdy poznali się w 2009 roku, na portalu randkowym Gilberto w swoim profilu wpisał jedzenie jako jedno ze swoich głównych zainteresowań. Włoskie, meksykańskie, chińskie, japońskie, pisał. Zjem wszystko, nie jestem wybredny. A jego ulubioną książką była bajka dla dzieci pod tytułem Zielone jajka i szynka. Morałem tej opowiastki jest to, że musisz spróbować wszystkiego, aby dowiedzieć się, czy ci się spodoba. Obrońca Gilberto ukradkiem spojrzała na ławę przysięgłych. Jest źle. Jest bardzo, bardzo źle. Prokurator Jackson, absolwent Harvardu, syn policjanta, obiecuje przysięgłym, że przedstawi dowody oraz zeznania wskazujące, że mężczyzna chciał porwać, zgwałcić, zamordować, a potem zjeść kobiety tylko po to, by zaspokoić swoje pragnienie kanibalizmu. Co więcej, prokurator zauważa, że policjant zniszczył zaufanie, którym obdarzyła go społeczność. Opowiada też ławie przysięgłych o kolekcji upiornych zdjęć i o tym, jak inwigilował te kobiety, które miały być rzekomym celem. Prosi ławę o to, aby podeszli do tego przypadku poważnie i z rozmysłem i aby nie popełnili błędu, wypuszczając na wolność skrajnie niebezpiecznego człowieka. Ofiary nie miały być przypadkowo porywane z ulicy. Celem policjanta były kobiety mu znane, podobne do jego żony, zazwyczaj młode, drobne i z długimi włosami. Aby skazać oskarżonego, prokuratura musi przekonać ławę przysięgłych, że Valli wraz z jednym ze swoich kolegów świadomie planowali porwanie przynajmniej jednej z kobiet oraz że chociaż jeden z nich rzeczywiście poczynił jakiś krok w tym kierunku. Nieuprawniony dostęp do federalnych i stanowych baz danych organów ścigania to co najmniej 5 lat pozbawienia wolności. Ale najwyższy wyrok mógł oznaczać dla 28-letniego weterana nowojorskiej policji dożywocie. Przez rok oskarżony spędził ponad 1000 godzin przy laptopie na stronach dla fetyszystów. Po zbadaniu komórki Gilberto na jaw wychodzi, że logował się na nich również przez swój telefon w czasie pracy. Ale przedstawienie dopiero się zaczynało. Na ekranie rozpoczęła się właśnie prezentacja brutalnych zdjęć znalezionych na dysku komputera oskarżonego, a prokurator wzywa na świadka agenta Walsha. Ma on przeczytać te tak zwane prawdziwe rozmowy. Te, które według oskarżyciela nosiły znamiona spisku. Gilberto pisał, że im dłużej kobiety będą cierpieć, tym większa będzie jego satysfakcja. Inny czat dotyczył gwałtu na 2 kobietach, które miały siedzieć naprzeciwko siebie po to, by spotęgować ich strach. Valli dodał: uprowadzenie musi być bezbłędne. Znam je wszystkie. Mogę więc po prostu pojawić się w domu jednej z nich bez zapowiedzi. To jej nie zaalarmuje. Mogę ją ogłuszyć, poczekać do zmroku i porwać ją prosto z domu. Inna wiadomość brzmiała: uwielbiam to, że teraz śpi, nie mając najmniejszego pojęcia, co zaplanowaliśmy. Jej dni są policzone. Cieszę się, że jesteś ze mną na pokładzie. Wygląda smacznie, prawda? Agent Walsh czyta dalej. Pełna płatność przy odbiorze. Musisz wiedzieć, że może zostać ogłuszona przeze mnie. Nie wiem, jak długo wytrzyma substancja usypiająca, której używam podczas porwań. Dlatego muszę ją znokautować, aby bezpiecznie wydostać się razem z nią z mieszkania. Prokurator grzmi, że jeżeli te wiadomości nie są wystarczającym dowodem na to, że mężczyźni planowali przestępstwo, to ma on jeszcze kilka innych rewelacji wykraczających poza działania online. 1 marca 2012 roku sygnał telefonu komórkowego należącego do oskarżonego został namierzony w bloku na Manhattanie, w którym mieszkała jedna z jego potencjalnych ofiar. To dobitnie wskazuje, że Gilberto obserwował swój cel. W trakcie dochodzenia okazało się też, że 22 lipca Valle wraz z żoną i córką pojechali do Maryland, miasta, w którym gliniarz kończył college. Mężczyzna chciał spotkać się ze swoją koleżanką z tamtych czasów. Tak, z tą koleżanką, z Kimberly Sauer. Siedział i jadł lunch przy jednym stole z żoną, swoją córką i kobietą, o której gwałceniu, mordowaniu i ostatecznie zjedzeniu fantazjował od miesięcy z obcym facetem poznanym na forum dla fetyszystów. Gdy tylko wrócili do domu, natychmiast pobiegł do komputera i opowiedział wszystko Moody'emu. Wyglądała absolutnie apetycznie. Ledwo mogłem się powstrzymać, pisał. 25 lipca powrócili w rozmowach do Andrii, kobiety, z którą miał w przeszłości zatarg. Oskarżony napisał koledze: gdyby Andria mieszkała blisko, już by jej nie było. Nawet gdybym został złapany, byłaby tego warta. Jako następna występuje adwokat Gatto. Jej punkt widzenia jest zupełnie inny. Mówi o tym, że sprawa ta to czysta fikcja. To tylko fantazje, a Gilberto nigdy nie spiskował, aby kogokolwiek porwać. Nie ma na to żadnych dowodów. To tylko odgrywanie ról. Gra, która może wygląda jak horror, ale to wciąż tylko gra. Choć jego fantazje są dewiacyjne i sadystyczne, a podnieca go wizja naoliwionej, ułożonej na talerzu kobiety z jabłkiem w ustach, która ma zostać ugotowana, to nie wolno nikogo ścigać za jego myśli. Czaty były przerażające, ale były jedynie dziecinną i infantylną paplaniną, która napędza fetysz seksualny, ale nie jest zagrożeniem dla nikogo. Obrońcy postanowili nie wzywać na świadka ani oskarżonego, ani jego psychiatry. Wiedzieli, że dodatkowe szczegółowe pytania dotyczące fetyszu przed ławą przysięgłych tylko dodatkowo go pogrążą. Dowodów na rzekomy spisek jest niewiele i są łatwe do obalenia, dlatego woleli się skupić na tym. W domu Gilberto nie było absolutnie żadnych dowodów, jakoby mężczyzna faktycznie planował porwanie czy morderstwo. W jego piwnicy nie było piekarnika, który pomieściłby dorosłą kobietę, tylko publiczna pralnia dla mieszkańców budynku. W mieszkaniu nie znaleziono też domowej roboty chloroformu, czy choćby tasaka. Mężczyzna nie miał domku z dala od cywilizacji, a gdy Moody poprosił go o adres jednej z kobiet, ten odmówił podania go. O tym, że wymieniane w mailach plany były jedynie wymysłem, miał świadczyć również fakt, że Valle planował porwanie 3 kobiet z 3 wspólnikami zbrodni w 3 różnych miejscach jednego dnia, w dzień prezydenta, a potem także w dzień pracy. Oczywiście do żadnego z tych porwań nie doszło. Mężczyźni też nigdy się nie spotkali. Nie stało się zupełnie nic. A kolejnego dnia przeszli do nowej historii, do nowego scenariusza, nie wspominając ani słowem o poprzednim. Adwokatka apelowała, że ta sprawa jest bardzo ważna dla wszystkich. Ważna, ponieważ przypadki takie jak ten pokazuje, gdzie leży granica w wolności mówienia, pisania, myślenia i czy ta wolność dotyczy również najciemniejszych zakątków ludzkiej wyobraźni. Matka przez cały czas stoi po stronie swojego syna i nawet na moment nie traci wiary, że jest on niewinny. Dziennikarze nachodzą ją, prosząc, aby udzieliła wywiadu. On jest chory, ale nie jest mordercą. Nikogo nie zjadł, nie jest kanibalem. Sprawdźcie sobie, co ten zwrot oznacza w słowniku. Wy skazaliście go wcześniej niż sąd. Nie zrobił nic złego. Oprócz pisania głupot z innymi ludźmi nie zrobił nic złego. Przez takich jak wy cały świat myśli, że mój syn zjada ludzi. Jest dobrym ojcem i kocha swoją rodzinę. Jak mógłby krzywdzić swoje znajome, a potem je zjeść? To niedorzeczne, mówiła. Media robią wszystko, aby dowiedzieć się czegokolwiek o życiu prywatnym oskarżonego policjanta i stają na głowie, aby rozpracować i odszukać inne potencjalne ofiary kanibala. Dowiadują się, gdzie dorastał, że nie sprawiał kłopotów wychowawczych. Ciekawi są tego, co mają do powiedzenia na temat swojego kolegi inni policjanci z wydziału. Większość z nich nie chce rozmawiać z dziennikarzami, ale ci, którzy się decydują, mówią, że nie wierzą w te oskarżenia, że był to młody, skromny i dobry policjant. Wprawdzie asystował przy czynnościach, bywał na miejscach zbrodni, ale nie było w nim niczego, co mogłoby wskazywać, że ma skłonności do przemocy. To, że ma być krwiożerczym kanibalem, wprawia jego kolegów bardziej w śmiech niż w osłupienie. Zdecydowana część sąsiadów oskarżonego uważa, że był świetnym mężem i ojcem. Nigdy nie przeszło im przez myśl, że ten miły, uśmiechnięty facet o twarzy dziecka może być niebezpieczny. Ale znajdują się też tacy, którzy upierają się, że to właśnie oni mogli być rzekomym celem swojego sąsiada. Pojawia się również plotka, że Gilberto mógł zjeść psa jednego z mieszkańców pobliskiego budynku, ponieważ jego czworonożny przyjaciel zniknął nagle i więcej się nie pojawił. Oczywiście wszyscy chcą też dowiedzieć się, co mężczyzna publikował w swoich mediach społecznościowych. Czy i tam fantazjował na temat zabijania i jedzenia kobiet? Nic bardziej mylnego. Można tam znaleźć tylko pełne pogardy i gniewu wpisy dotyczące sądów. System sądownictwa tego stanu jest absolutnym żartem. Jestem oburzony, rozprawiał. 7 marca podczas podsumowań adwokat oskarżonego mówi, doprowadzając tym samym do łez Gilberto: jego głupota w internecie, jego niewrażliwe, brzydkie myśli kosztowały go wszystko. Te rozmowy są niepokojące, są obrzydliwe. Powinniśmy się denerwować, że ludzie w ogóle myślą o takich rzeczach. Ale to są tylko myśli, nie przestępstwa. Ale innego zdania jest prokurator Randal Jackson, który przedstawia policjanta nie tylko jako lekkomyślnego, ale również jako pozbawionego kontroli. Przypomina o tym, że oskarżony najpierw rzekomo fantazjował o zabiciu przypadkowo znalezionej w internecie licealistki, ale potem już zupełnie realnie szukał jej adresu, by następnie ją śledzić. Czy to nie brzmi jak plan, który ten człowiek chce wprowadzić w życie? I potem mówi coś, co chyba robi największe wrażenie na ławie przysięgłych. Pomyśl o swojej ulubionej restauracji. Gdybyś dowiedział się, że szef kuchni ma głęboko zakorzenioną fantazję o zatruciu wszystkich swoich gości i że wdawał się w rozmowy z innymi ludźmi o tym, z jaką łatwością mógłby otruć bywalców swojej restauracji, że szukał w internecie różnych trucizn, że przekazywał innym nazwiska swoich gości i mówi: nie mogę się doczekać, kiedy zobaczę, jak ta osoba pada martwa, gdy poczuje cyjanek wypełniający jej gardło. Gdybyś dowiedział się o tym, a kucharz odpowiedział: ach, to tylko moja fantazja, to czy nadal jadłbyś w tej restauracji? 12 marca 2013 roku ława przysięgłych ogłasza, że Gilberto Valle jest winny zarzucanych mu czynów, a więc spisku i niewłaściwego wykorzystania dostępu do danych. Jego matka nie może w to uwierzyć, a mężczyzna mówi, że to nie był sąd jego czynów, tylko sąd nad jego myślami, których ława przysięgłych nie mogła znieść. Ławnicy jednak nieco inaczej interpretują swój werdykt. W ich mniemaniu nie był to sąd nad fantazjami policjanta. Na podstawie dowodów uznali, że mężczyzna swoje myśli wcielał w czyn. Robił postępy w swoich fantazjach, czynił plany, a jego posunięcia wykraczały już poza cyfrowy świat. Był jak uzależniony, który potrzebuje coraz większej dawki, a oni chcieli go powstrzymać przed zrealizowaniem makabrycznych marzeń. Prawniczka Gilberto wiedziała, że popełniła olbrzymi błąd. Zakładała, że sędziowie przysięgli po zapoznaniu się z treścią wymienianych na forum wiadomości uznają je za wyolbrzymione, niedorzeczne, wręcz komiczne, a nie śmiertelnie przerażające. Wiedziała też, że jeśli sędzia Gardephe podtrzyma wyrok, mężczyźnie grozi dożywocie. Dlatego niezwłocznie odwołała się od wyroku. Skazany dla własnego bezpieczeństwa trafił do izolatki w Metropolitan Correctional Center. Więźniowie nie lubią, kiedy któryś z mundurowych pojawia się za kratami. Chcą wtedy wyrównać rachunki. Jednak 1 lipca 2014 roku, podczas rozprawy apelacyjnej, ze względu na niewystarczające dowody, sędzia Gardephe wydaje wyrok uniewinniający Gilberto z jednego z zarzutów. Tego dotyczącego spisku w celu porwania. Podtrzymał jednak ten dotyczący przekroczenia autoryzowanego dostępu do policyjnej bazy danych, kiedy to logował się do niej w celach innych niż egzekwowanie prawa. W swojej opinii napisał: pomimo wysoce niepokojącego charakteru zboczonych i zdeprawowanych zainteresowań seksualnych Gilberto, jego rozmowy i e-maile nie są wystarczające, aby dostrzec elementy spisku w celu popełnienia porwania. Ale prokuratura postanawia odwołać się od wyroku uniewinniającego, wciąż twierdząc, że policjant chciał dopuścić się przestępstwa i nawet poczynił w tym kierunku pierwsze kroki. Wali, po wpłaceniu kaucji w wysokości $100 000 z nakazem noszenia namierzającej go bransoletki i uczestnictwa w terapii, mógł pozostać w areszcie domowym u swojej matki. Wychodząc tego dnia z sądu, mówi do dziennikarzy: chcę przeprosić wszystkie kobiety, które brały udział w tej sprawie. Większość z nich była moimi przyjaciółkami. Zależało mi na nich. Jedna z nich była moją żoną, którą kochałem. Zobaczenie ich na stanowisku świadka w ramach procesu, wiedząc, że ich nazwiska znajdą się w gazetach, nadal jest dla mnie bardzo niepokojące. Zdradziłem ich zaufanie. Mam tylko nadzieję, że wiedzą, że nigdy nie były w niebezpieczeństwie. 3 grudnia 2015 roku Gilberto Valle został ostatecznie uniewinniony przez Sąd Apelacyjny Stanów Zjednoczonych dla drugiego okręgu. W więzieniu spędził w sumie 21 miesięcy. Cała ta historia skłoniła FBI do tego, by baczniej przyglądnąć się użytkownikom Dark Fetish Network, zaczynając od najbliższych przyjaciół Gilberto. Podszywającym się pod użytkowników portalu policjantom, Moody Blues opowiadał o tym, że zjadł kiedyś dziecko i kobietę. Czy i to była jedynie fantazja? Tego nie wiemy, ale angielska policja namierzyła go i aresztowała za posiadanie dziecięcej pornografii. Zaburzenia psychiczne i przestępstwa to zgrany duet i istnieją już instrumenty prawne takie jak na przykład rejestry przestępców seksualnych, które mają na celu prognozowanie i zapobieganie pewnym zachowaniom czy przestępstwom. W 2009 roku FBI po przeczytaniu maili Najibullaha Zazji do Al-Kaidy zdążyło zaaresztować go, nim zdołał skonstruować w pełni sprawną bombę. Czy i tak było w tym przypadku? Valle nigdy nikogo nie zamordował ani nie porwał. Nigdy nawet nie próbował porwać. Mimo to został aresztowany. Prokuratorzy wierzyli, że zatrzymali go w samą porę, nim dopuścił się morderstwa i kanibalizmu, podczas gdy jego prawnicy twierdzili, że był jedynie zaangażowany w nieszkodliwą grę. Czy Gilberto stał się ofiarą cenzury, czy może faktycznie miał apetyt na zbrodnie? A ty? Jakie strony dziś odwiedzałeś? Koniecznie daj znać, co myślisz o tej sprawie. Pozostaw po sobie jakiś ślad. Polajkuj, skomentuj, zasubskrybuj. Do usłyszenia już wkrótce.